Hej, hej, hej! Przed Wami odporność, czyli podróż w głąb tajemniczego układu, który utrzymuje nas przy życiu. Książeczka jest pana Filipa Detmera. Premierę miała 6 grudnia 2022 roku i jest od wydawnictwa Zysk Iska. Jak widzicie, jest duża i bardzo ciężka, no i oczywiście też kolorowa. I w pierwszych słowach opowie nam tutaj, czym jest nasz układ odpornościowy. Podobno jego historia zaczęła się prawie 3,5 miliarda lat temu w jakiejś dziwnej kałuży na wrogiej i przeraźliwie pustej planecie. Jeżeli chcecie poznać dalszą historię, no to należy po prostu po nią sięgnąć. Słuchajcie, historia opowiedziana jest tak jakby trochę w formie bajki, ale jest naprawdę mega wciągająca. Do tego wiele stron, tak jak widzicie, takich całostronnych zdjęć pomagających nam pojąć treść, która aktualnie jest tłumaczona. Kolejne odpowiedzi wyjaśniają nam, czym są nasze komórki oraz kto z wewnątrz najbardziej nam pomaga zachować nasze zdrowie. W drugiej części poznamy swoich wrogów, czyli okropne drobnoustroje. No, trzeba wiedzieć, że nasze ciało walczy z nimi codziennie w każdej chwili, więc w sumie nic dziwnego, że czasami, gdy jest ich troszeczkę więcej, no, nasz organizm choruje, czyli tak naprawdę walczy resztkami sił. I tak poznamy tu opisanie patogenów, czyli bakterię E. coli, taką pałeczkę okrężnicy. By jeszcze dosadniej poznać, w jaki sposób bakterie czy też wirusy do nas przenikają, poznamy pustynne królestwo, czyli naszą skórę. No, oczywiście zacnym obrazkiem. Następnie poznamy historię skaleczenia naszego ciała. I powiem Wam, że to było bardzo ciekawe podejście do przedstawienia tak jakby kolejnego zagrożenia bakteriami. Ciekawi mnie, czy w ogóle wiecie, czym są makrofagi i neutrofile. Neutrofile, dobrze powiedziałam, bo dwa razy sobie powtarzam, żeby to zapamiętać. I tak w skrócie powiem Wam tylko tyle, że to jakby agenci zniszczenia. Nie wiedziałam tylko, że one zjadają złe komórki. Takie Powiem Wam, że książeczka zaskakiwała mnie coraz bardziej, gdyż no jakoś tak nigdzie aż takich szczegółów w innych książkach nie wyczytałam. Tak samo opis, na czym polega stan zapalny. No myślę, że warto przeczytać i dowiedzieć się, o co tak naprawdę z nim chodzi. Bo nieraz bywa korzystny, a niekiedy niekorzystny i należy to rozróżnić. I tak naprawdę przez całą książkę od A do Z dowiadujemy się, jak funkcjonuje nasz organizm, kto go atakuje, gdzie i co robić, by uchronić się przed zarazkami, a także przede wszystkim wzmocnić swoją odporność. To książka dla dorosłych, ale co ciekawe, każdy ją zrozumie. Naprawdę, tak jak troszeczkę jest historia jakby bajkowa, która ma pobudzić nasze wyobrażenie też poruszanego tematu. No powiem Wam, że według mnie to jest bardziej opowieść, aniżeli tak naprawdę poradnik, bo no sami widzicie po obrazkach. Obrazki są dość proste, żeby praktycznie nawet dziecko takie troszeczkę starsze mogło je zrozumieć, mogło pojąć, o co tutaj chodzi, że jak wyglądają mniej więcej bakterie, a gdzie one są. Naprawdę, taka trochę bajkowa historia, ale mega, mega przydatna. Tu Wam pokażę, jakie będę, czego tak naprawdę będzie dotyczyło. Możecie sobie przeczytać, o co tutaj w tej książeczce chodzi. Tak, kocham te strony, które same mi uciekają, a później muszę do nich wracać. O. I tu mamy następną stronę, także możecie sobie zerknąć. Jeżeli Was po prostu te tematy interesują, to oczywiście książka jest jak najbardziej dla Was. Kocham też sztywne okładeczki. Są piękne, ale oczywiście zawsze zatrzymuję sobie tą drugą, bo to jest tak jakby mówię, tam jest ciało, tu jest jego ubranie, żeby po prostu się nie zniszczyło i nie zmarzło. Także ja się z Wami żegnam. Książka jest mega ciekawa, mówię, wspaniałym stylem opisana dla dorosłych i dla dzieci, więc jest po prostu świetna. Nie ma takiego języka, że wiecie, jakby jakiś tam doktor nam wszystko przedstawiał i tak naprawdę zastanawiamy się, ale o czym on pisze? Mniej więcej wiem, ale rozumieć nie bardzo. Także tu będziecie widzieć, będziecie wiedzieć i będziecie rozumieć. Tu jest dlatego wielki plus, więc daję jej całą dyszkę, gdyż naprawdę warto po prostu ją przeczytać. Żegnam się z Wami i do usłyszenia. Pa, pa!